Proszę Państwa, na tym nie koniec atrakcji, bo jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po tym występie pana Jaździewskiego, który najwyraźniej przyćmił początek kampanii prezydenckiej Donalda Tuska. No i tam widać od razu, że z grubej rury pan Jaździewski strzelił. Warto w związku z tym się zatrzymać chwilę nad tym, kto mu tam pieniądze daje, bo to od razu wiele rzeczy można tutaj wywnioskować z tego. Otóż daje mu pieniądze korporacja Lewiatan, pani Henryki Bochniarz, która tam w swoim czasie też nieźle dokazywała w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Daje mu Fundacja Neumanna, no i daje mu Fundacja Batorego, więc jak ma takich sponsorów, to nic dziwnego, że musi gryźć proboszcza, bo inaczej nie dostałby złamanego centa. No i pan Jaździewski tak się tam rozhulał, że okazało się, że jest tęgim specjalistą od Chrystusa. Stwierdził mianowicie, że Kościół w Polsce się zaparł Chrystusa. No to dobrze, że pan Jaździewski w porę nas tu zorientował, bo byśmy nie wiedzieli, że i po staremu byśmy myśleli, że Kościół w Polsce się Chrystusa nie zaparł. No ale pan Jaździewski spenetrował prawdę i teraz chyba założy konkurencyjny Kościół Czcicieli Fallusa Uskrzydlonego, no bo inaczej to chyba tam nie będzie miał tak dużo tych zwolenników. Proszę Państwa, więc jeszcze nie ochłonęliśmy po występie pana Jaździewskiego, a tu mamy kolejną aferę, pani Elżbieta Podleśna, która no, jeszcze nie do końca chyba jest pokonana w walce z upływem czasu, bo ma dopiero 51 lat, więc jeszcze te klimakteryjne wahania tam właśnie przeżywa chyba, ale nie o to chodzi. Ważne jest, że ona jest psycholożką, psychoterapeutką i aktywistką, tak w każdym razie ją tam charakteryzują. No i aktywizuje się pani Podleśna przy różnych okazjach, a ostatnio zasłynęła z tego, że domalowała wizerunkowi Matki Boskiej Częstochowskiej tęczowe aureole zamiast złotych, nie tylko Matce Boskiej, ale i Jezusowi. No i porozlepiała tam te wszystkie swoje malunki po różnych miejscach, nawet na przenośnych toaletach. No widać, gdzie pani Podleśna bywa. Proszę Państwa, to i była oczywiście taka aluzja do sodomitów i gomorytów, a więc osób, które spółkują z partnerami tej samej płci. No i pani Podleśna tutaj się angażuje bardzo w jej obronie, bo policja oczywiście zareagowała, no to wymaga jeszcze też wyjaśnienia, ta energiczna akcja policji. Otóż wydaje mi się, że przyczyna tej energicznej akcji policyjnej w stosunku do pani Podleśnej tkwi w tym, że pan minister Brudziński równie energicznie zareagował w stosunku do organizatorów sądu nad Judaszem w Pruchniku koło Jarosławia. No i tam ta energiczna akcja przyniosła rezultaty, tam im zarzuty postawiono i tak dalej. No ale tylko dlatego taka energia wstąpiła chyba w pana ministra Brudzińskiego, że Światowy Kongres Żydów zaprotestował przeciwko sądowi nad Judaszem. Więc z punktu widzenia Światowego Kongresu oczywiście pan minister Brudziński pokazał, że można na nim polegać, ale w znacznej części opinii publicznej tubylczej ta energiczna akcja pana Brudzińskiego wzbudziła raczej pogardę i politowanie. No i to nieprzyjemne wrażenie trzeba było jakoś zatrzeć. W związku z tym trafiła się okazja z panią Podleśną. No i tutaj pan minister Brudziński byłby skończonym matołem, jakby takiego daru niebios nie potrafił wykorzystać. No i tam policja wkroczyła
wczesnym rankiem do mieszkania pani Podleśnej. Tam ją to pszczorcowała. Ona bardzo się żaliła, że nawet nie wiem, czy nie zdążyła, czy musiała zdjąć biustonosz. No, w tym wieku, jak człowiek zdejmuje biustonosz, to różne takie niedyskrecje mogą wyjść na jaw. To nieważne. To nieważne, proszę Państwa, bo ważniejsze jest to, że w obronie pani Podleśnej stanęły środowiska judeochrześcijańskie z Tygodnika Powszechnego i z Więzi. Tam się podpisali wszyscy, łącznie ze sprzątaczkami. No i jeszcze tacy kolaboranci pana Bogdana Białka z Kielc, który żadnej okazji nie przepuści, żeby się Żydom nie podlizać. No i tym razem też stanął na wysokości zadania. Wszyscy się podpisywali. I z jaką to tezą? No, ten protest został wysłany do episkopatu i tam sygnatariusze piszą, że jako członkowie kościoła, bo tak się przedstawiają, nie wiedziałem, że pan Białek jest też członkiem kościoła, myślałem, że jest członkiem jakiejś synagogi reformowanej, a tu proszę bardzo, kościoła. No widać, że judeochrześcijaństwo coraz więcej tutaj, większe enklawy tworzy w kościele katolickim. Proszę Państwa, więc jako członkowie Kościoła to uważają, tam taką tezę stawiają, że państwo nie powinno decydować o tym, co jest profanacją, a co nią nie jest. Po drugie, że no, ta tęczowa aureola to wcale nie jest żadną profanacją. No i myślę, że powinniśmy się zatrzymać chwilę nad tymi tezami protestu, bo jeżeli państwo nie jest kompetentne w określeniu tego, co jest profanacją, a co nie jest, to kto jest kompetentny? No warto to pytanie postawić. No i skoro nie państwo, skoro nie episkopat, bo przecież protest został wystosowany pod adresem episkopatu, no to kto jest kompetentny w określaniu tego, co jest profanacją, a co nie? Wydaje się, że Światowy Kongres Żydów, no bo w Pruchniku przecież Światowy Kongres Żydów wyraził swoje najwyższe oburzenie, no i państwo oczywiście natychmiast zareagowało, państwo w osobie pana ministra Brudzińskiego, no i episkopat też pokazał, że jest wytresowany. Także widzimy, że Światowy Kongres Żydów tutaj ma chyba ostatnie słowo już w tej chwili. No i jak Światowy Kongres Żydów stanąłby w obronie pani Podleśnej, no to myślę, że na tęczy by się nie skończyło. Na następne święta wielkanocne albo nawet i wcześniej pani Podleśna by już taki spreparowała wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Jezusem na Golasa. No i dopiero byśmy mieli zgryz, czy to profanacja jeszcze, czy już to jest profanacja, czy jeszcze nie, zwłaszcza gdyby tam jakieś akcenty były sodomickie i gomoryckie. Proszę Państwa, ale na tym się sprawa nie kończy, bo jak to Stanisław August, kiedy tylko udało mu się jakiegoś lichwiarza pożyczkę zdobyć, to cytował z upodobaniem świętego Pawła, że zbawienie przychodzi od Żydów. No może i przychodzi, ale niespodzianki też. Bo co się okazało, kiedy już środowisko Tygodnika Powszechnego, środowisko Więzi i tam kolaboranci pana Białka z Kielc ten protest sążnisty tam wysłali i się pod nim podpisali, to nagle okazało się, że Związek Żydów Polskich wcale tak nie uważa, że uważa właśnie, że ta tęcza to jest profanacja. No takiego noża w plecy chyba judeochrześcijanie się nie spodziewali. Ale to widać wyraźnie, że żadne samowolki przez Żydów nie będą tolerowane. To jak tutaj Komitet Żydów Polskich każe zaprotestować, to wolno, to co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. I środowisko Tygodnika Powszechnego i Więzi dostało po łapach, nie z powodów tam merytorycznych, tylko za to, że ośmieliło się wyjść przed szereg. No i widzimy, że dyscyplina tutaj od tego wzrośnie.
co tam pani Podleśna jeszcze wymyśli, no to zobaczymy. Na pewno jakieś akcenty erotyczne będą, bo jak mówię, jest ona w takim niebezpiecznym dla kobiet wieku, więc tam jakieś różne myśli mogą tam chodzić jej po głowie, tak jak kukuńkowi te koncepcje. W związku z tym jeszcze nie jedno tam nam tu pokaże pani Podleśna. No i muszę powiedzieć, że nie chciałbym być jej pacjentem, bo to... Nic nie mam przeciwko psychoterapii, ale no, Państwo rozumiecie, że jak ktoś ma zbyt częsty i zbyt taki długi kontakt z osobami niezrównoważonymi psychicznie, no to prędzej czy później coś tam z tego do niego przejdzie. Tak jak w tej historii z psychiatrą. Nie wiem, czy Państwo znacie. Pewien psychiatra w towarzystwie opowiadał o swoim pacjencie. No i powiada, no słuchajcie, wariat taki ma hopla na punkcie perpetuum mobile. No wariat, bo przecież, i tu dokończył z błyskiem wokół perpetuum mobile, wynajdę ja. Więc u pani Podleśna coś takiego być może już wchodzi w jakieś takie właśnie tutaj nastroje. No i w związku z tym niejednym jeszcze nas zaskoczy, ale teraz już będzie się musiała pilnować, podobnie jak pan Bodnar, piastujący operetkową posadę rzecznika praw obywatelskich, bo pan Bodnar też energicznie tutaj się ujął i tam żąda wyjaśnień od policji, od prokuratury, od pana ministra Brudzińskiego. Wszystkich chce postawić pod ścianę i ich obsztorcować. No. Pan Bodnar nie bywał taki energiczny w innych przypadkach. Na przykład nie słyszałem, żeby pan Bodnar się odważył zainteresować, dlaczego to pan Mateusz Piskorski kilka lat siedział w areszcie wydobywczym bez żadnego wyroku, a ma przez pewien czas nawet bez żadnego zarzutu. No, ale to już widocznie ktoś starszy i mądrzejszy powiedział, wy Bodnar u nas uważajcie, bo jak będziecie nos wtykać w nie swoje sprawy, to my wam przypomnimy, skąd wam nogi wyrastają. No i tu wyraźnie trzeba było panu rzecznikowi tego powtarzać, bo posada jest miła każdemu, zwłaszcza taka operetkowa, mój Boże, kto by nie chciał. No i w związku z tym afera się rozwija. Proszę Państwa, tyle tutaj wątków, a jeden wniosek się nasuwa, że tresura postępuje i właśnie Komitet Żydów Polskich pokazał nawet tym gorliwcom, że owszem, można być gorliwym, ale to kolejność dziobania musi być zachowana. Żadnych samowolek tutaj być nie może. No i to taka zasada obowiązuje zarówno tutaj w naszym Bantustanie, jak i na terenie międzynarodowym, jak tutaj donoszą agencje prasowe. Wieści skrzydlate dochodzą, że demokracja zmierza powoli w kierunku złowrogiego Iranu. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, jak demokracja się skonfrontuje tam z tym państwem wyznaniowym, no to będziemy wiedzieli już, czego się trzymać. Chyba że coś pójdzie nie tak, no i wtedy sprawa żydowskich roszczeń majątkowych nabierze nieoczekiwanych rumieńców, niezależnie od tego, co niedawno tam wykrzykiwali na wiecach nasi umiłowani przywódcy, naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki, no i oczywiście pan minister Joachim Brudziński, który nawet figę z makiem, a nawet dwie figi z makiem, tym zuchwalcom pokazał. Proszę Państwa, no myślę, że te deklaracje też spotkają się ze stosowną ripostą, ale oczywiście nie teraz, bo pan Jastgerdi to już wyjaśnił w rozmowie z panem ambasadorem Chodorowiczem, że w horyzoncie czasowym roku wyborczego żadnych ostentacji być nie może, no i nie będzie.
ma się odbyć w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bo również w Waszyngtonie przed Białym Domem, ale i właśnie się dowiedziałem, że i w Los Angeles też demonstracja przeciwko ustawie 447. No i w Polsce też się taka demonstracja ma odbyć pod hasłem precz z tymi, z tą ustawą, nie z, przeciw rewindykacjom tym żydowskim. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo jeśli skończy się tylko na demonstrowaniu, to oczywiście nikt specjalnie tego się nie przestraszy, a już Światowy Kongres Żydów na pewno nie. Natomiast gdyby efektem tych demonstracji było wniesienie do laski marszałkowskiej i następnie przetestowanie na posłach ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą, no to byśmy mieli lepsze orientacje, czy interesy państwowe są chronione i czy nasi umiłowani przywódcy mają odwagę, żeby te interesy państwa polskiego i interesy obywateli polskich chronić.